3, 2, 1. Szymornik. Czyli Szymon Majewski w Radiu SK. Dzień dobry, jesteśmy smutni, dzisiaj piątek. Cześć, ale poczekaj, Iga, bo jakaś gazeta robi dodatek o porankach. Jak tam wypadałby? Dobrze? No oczywiście, że tak. Najlepiej? No oczywiście, że tak. Tak jak jest w rzeczywistości, oczywiście, prawda? Oczywiście, że tak. Wszystko się zgadza. Trzy razy tak. Ale to tak jak dobra gra naszych chłopców? Trudne pytanie zdajesz. Nie, to był żart. Ten mecz mnie męczy i tak, wiesz, forma. No właśnie, to chciałam powiedzieć, że jeszcze zostało parę godzin, żeby się przygotować do świętowania zwycięstwa nad Ukrainą, ale najpierw trzeba się dobrze obudzić. Kto wygra mecz? Polska! Kto? Polska! Duże zamieszanie w sondażach. Politycznych oczywiście. PiS bardzo wysforował się do przodu. 28% pytanych chce głosować na Prawo i Sprawiedliwość. Na PO tylko 22%. No i według obecnych sondaży do Sejmu na tę chwilę weszłyby jeszcze dwie partie, SLD i PSL. Tak, ale tam jest też cieniutko. I jakoś w ogóle tak, wiesz co, zaobserwowałem, że jak te 5 punktów poszło wzrosło do góry PiSowi, trochę. To tak jak wczoraj oglądałem konferencję prasową Jarosława Kaczyńskiego, to tak jak było 5 centymetrów jest wyższy. Tak że urósł 5 centymetrów? Jakby, naprawdę? Słuchaj, nie wiem. Ale to nie obcas? Jeden punkt, jeden centymetr. Nie obcas. On wyraźnie urósł w oczach. Znaczy, wyborców oczywiście, bo w swoich to on zawsze był wysoki. I jeszcze są jedne sondaże. Sondaże przedreferendalne, stolicowe, że tak powiem. No i tu o dziwo, tu jest, słuchajcie. Ciekawa, no właśnie, jest paradoks. Sprawa. Paradoks, bo tak. Wynika z nich, że raczej jak będzie referendum, to Hanka nie przejdzie. No właśnie, że więcej osób będzie głosować za tym, że Hanka musi odejść. Dokładnie. Ale gdyby były normalne wybory, to... To z kolei ona wygrywa, więc w ogóle nie wiadomo, o co chodzi. Poranek numer 1 w Polsce.